Wow! 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 Dobra, nie. Siemaneczko wszystkim, z tej strony Laczek. Witam bardzo serdecznie w następnym odcineczku z gry oczywiście z wami Minecraft. Tak, i ta sobie tak przypomniałem, kurczę, bo tak sobie myślałem. Tak, wiem, powtórzyłem się, ja lubię się bardzo powtarzać. Oczywiście, tak mi się przypomniało, tak wiem. Bo mamy parę wysp do zwiedzenia, prawda? Są takie wyspy, mi się zdaje, mniej takie... takie ciekawe. Ale mamy taką jedną, na którą mógłbym sobie zwrócić taką naprawdę większą uwagę. To więc tutaj oddam sobie takie rzeczy, które są aktualnie na ten moment mi zbędne. Czy mam coś jeszcze do jedzonka? Kurczę, tak jak widzę, jakoś kiepsko mnie ta sytuacja wygląda. Nawet już ciemno zrobiło i co tam widzimy? Mamy już nową pszenicę. Pszenica, która chyba jest już dojrzała, prawda? Czy ja to dobrze widzę? Czy to jest dojrzała pszenica? Jasne! O nie! Ja potem skaczę, co to się dzieje? O nie, co ja zrobiłem? Czekajcie, ta jest niedojrzała. Ale patrzcie na to. O kurczaki, co się dzieje? Mamy pszenicę, która jest zdalna do jedzenia. Mi się zdaje, że ta... ...38 nasion zebrałem? Ile? Sadzimy to. 38 nasion? To jest niemożliwe. Naprawdę tyle tego podniosłem? Aż w to nie jestem w stanie uwierzyć. Naprawdę. Ja... Nigdy tutaj tyle nasion nie było. I mi się zdaje... Nie, no tego nie posadziłem niestety całego. Będzie mi tu brakowało jednego. Czekajcie, przecież ja mam tam jeszcze nasiona, ja je oddałem przed chwilą. No to szybko trzeba je podnieść, żeby mi tutaj zdecydowanie więcej tego. Oczywiście. 14 sztuk jeszcze mamy. Ja, jak to się nazywało? Pszenica, prawda? No, aby mieć więcej pszenicy, więcej sobie chlebków zrobić. Więc w końcu będziemy tutaj bezpieczni. I to urosło, jak widzę. Dobra, więc podnosimy. Dobra. Fajowo. I skaczymy tutaj i kładziemy jeszcze tu 13 sztuk, idealnie, patrzcie na to. Wow, w końcu mamy pełne pole, jak dobrze pamiętam, ile to było sztuk? Chyba 64, jak dobrze pamiętam, nie, więcej było, ciutko więcej. Po 13, 26, prawda? 26 to będzie 52. 65 sztuk, tak, 65 sztuk, czyli tutaj o jedną sztukę będę miał więcej, więc nie mam co narzekać. Mega, mega znakomite uczucie, więc szybko tu zrobimy sobie chlebek. 4 sztuki oczywiście chlebka. Już sobie oczywiście jemy, żeby zaznać ten piękny... Wow, co ja zrobiłem? Dobra, oddajemy ten chlebek, żeby tutaj nic ciekawego nie stracić. Tą motykę mogę sobie oddać, bo też się nie przyda. Patyki też oddamy. Mamy tyle kobla, myślę, że na spokojnie starczy, więc będziemy przed siebie. Oczywiście do tej wyspy z wody. Nie wiem, czy to mogę nazwać wyspa z wody. Jak możecie pamiętać, o jak ostatnim razem tam leciałem, coś mi poszło jednak nie tak, prawda? I tam zleciałem. Więc trochę będę się cykał. O, i pierwszy raz zobaczycie ten zakręt, bo chyba go nie pokazałem tutaj w żaden sposób. I w taki sposób go zrobiłem. No i tutaj no nie dokończyłem, prawda? No tutaj niestety tego nie dokończyłem, więc będę miał jeszcze tutaj trochę do roboty. I mnie ciągle zastanawia, czy tutaj ma jakikolwiek sens coś tutaj robić. Akurat w tym miejscu, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Może macie jakiś fajny pomysł, co ja bym mógł tutaj zrobić z tym kawałkiem. No tak szczerze powiedziawszy, nie wiem. Chyba nic się z tym nie da zrobić. O nie, to jest ten najbardziej niebezpieczny kawałek z tych wszystkich. Bo to jest to właśnie niefajne zejście, prawda? Trochę się boję. Się zchodzi. O mój Boże, dajmy sobie tutaj trochę tego kobla, prawda? Ojajaj, żeby na pewno czuć siebie. O! Taki, o właśnie, coś takiego sobie zróbmy. Żeby było, Laczek, masz iść tą drogą, prawda? Że masz iść tędy i nie popełniasz żadnych błędów, będzie najlepiej. W tej skrzynce co było? O mój Boże, ile to jest pajęczyn? 12 pajęczyn! Mamy krzesiwo, co mogę z krzesiwa zrobić? Mamy jeszcze TNT. Dobra, to jest akurat jakoś nieistotne. Dobrze, jesteśmy na miejscu. Ciągle zastanawia to, czemu tutaj
ta woda jakoś nie spływa. I co my tutaj mamy? Czy byśmy mogli tutaj zrobić sobie jakąś plantację? Czekajcie, czy jestem w tym miejscu? Chyba tak. Bo chodzi mi o to, czy bym był w stanie sobie zrobić tak zwaną... O nie, co zrobiłem? O nie! Tu jest jakiś dziewięciny blok, widzicie wy to? O kurczaki, co tu się stanęło? Ja sobie to jakoś... Jezu, laczek buduje. To normalnie, a świat się zawala. Jestem ciekaw, co to w ogóle... Nie jestem w stanie go zniszczyć. To jest coś fajnego. Ktoś to fajnie zrobił. No nie powiem. Dobra, i chcę zobaczyć właśnie, co my tutaj mamy. Czy będę mógł w stanie to jakoś sobie... Kurczę, jakby to określić? Hodować rośliny wodne. O, hodować rośliny wodne. Nie wiem. To mnie ciekawi ciągle. I szczerze powiedziawszy, nie czuję się tutaj bezpiecznie. Tak wam powiem, nie czuję się tutaj bezpiecznie. Kurczę. Czy ja mogę... Mogę na tym stanąć. Wow, ale siza. Dobra, jesteśmy w wodzie. Co my tutaj mamy ciekawego? Co to jest? I skrzydłka. O nie, co ja zrobiłem? Dobra, mamy iskrzydłkę. Ale do czego służy iskrzydłka? Niech ktoś mi powie, do czego służy. Dobra, to jest nic. Kurczę, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. Tutaj jak widzę, coś mamy. A, to są te wodorosty, kurczę. Dziwnie się czuję w tej wodzie. Coś zupełnie nowego dla mnie. O, i możemy... O, fajnie. Czyli możemy sobie zrobić hodowlę wodorostów, tak jak widzę. Ale wtedy muszę sobie paziorko zrobić, prawda? Żeby mieć coś takiego właśnie. Kurde, bo tu za chwilę utonę znowu. Ajajaj, tego byśmy nie chcieli. Dobra. Kurde, nawet tych wodorostów mam dosyć dużo i jak pamiętam, można po sobie je w picyku zrobić, więc można byłoby co sobie z tego zrobić. I chyba coś się je, prawda? Nie, nie jestem w stanie tego jeść. Popatrzcie, mogę to posadzić, więc nie ma tu żadnego problemu. A najbardziej mnie zastanawia to iskrzydłka. Co to jest iskrzydłka? Niech ktoś mi powie, co to jest iskrzydłka. Nie mam pojęcia. To chyba są wszystkie rośliny, które tutaj mogę spotkać. Więc teraz pytanie, czy robimy sobie tutaj plantację wodorostów? Myślę, że możemy tutaj sobie spróbować zrobić plantację wodorostów i też tak zrobimy na sam początek. Więc sobie tutaj wszędzie sadzimy wodorosty. Wow. Tego nigdy jeszcze nie było. Jezu, z cudem. Zrobimy sobie tutaj hodowlę wodorostów, ludzie. I nie wiem, co na to sądzić. Wow. Ale tutaj parę sztuk sobie weźmiemy. Dobra, więc to będzie sobie tutaj rosło na spokojnie. I weźmiemy to coś, no nie ma co ukrywać. Nie wiem, co to jest iskrzydłka. Iskrzyłuda. Co to jest iskrzyłuda? Co to w ogóle jest? Wodorost. Do czego służy wodorost? Też nie mam pojęcia. Myślę, że tutaj coś się robi ciekawego. W piecyku. Więc będziemy musieli zrobić tutaj podejście. Albo sobie po prostu w tym miejscu zrobimy tutaj taką hodowlę wodorostów. I jeszcze pójdźmy sobie na tą tutaj wyspę, żeby tutaj ściąć drzewo. Bo jednak chciałbym mieć tutaj sadzonkę tego drzewa. Oczywiście tak jak możecie się domyślić, drzewa oczywiście dżunglowego, bo jednak tych drzew tutaj troszkę jest. I tutaj mamy takie jedno fajne malutkie drzewko, którym mógłbym się zająć teraz w tym momencie. Hajka pandy, co tam u was słychać?
Ty może ten, zrobimy sobie więcej pan, co by na to? O nie! Spokojnie, spokojnie, patrzcie na to. I patrzcie. Zrobimy tak. Yeah! Pandy zadowolone, co? Tylko nie wiem, co mogę z pandami robić, tak prawdzie mówiąc. No taka prawda, no. Ale to jest fajne. Jestem ciekaw, czy byśmy mogli sobie te pandy wziąć tam do siebie jakoś. W jaki sposób je przenieść do siebie? Czekajcie, bo on chyba to szybciej urośnie, co nie? Panda rośni. No kurczę. Ej, bez przesady. Wow! 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 Dobra, nie. Czy wy widzieliście, ile poszło na niego tych kawałków? Masakra, co to za panda? Dobra, niech to sobie wszystko tutaj rośnie na spokojnie. Zasadzimy sobie tego mega, mega dużo. Ej, to naprawdę jest piękne. I za to tym expa, kurczę, no. Ej, można sobie posiedzieć. Czekajcie, to sobie zróbmy tak na szybko. Dobra. I trochę też sobie tego na szybko wydobędziemy. Tego bambusa. Na szybko. Ale jestem podekscytowany, wow. Dobra, szybko podnosimy te kawałeczki. I zajmujemy się pandami. Trochę się tu ciemno zrobiło, więc sobie zrobimy tutaj też taki klimacik, jak można powiedzieć. O mój bo. Jezu, te dźwięki są cudowne, patrzcie na to. One całe chyba życie jedzą, co? Panda chodzi już tu, bo jeszcze zleci się, co będzie z tobą. Nie! Dobra, to jest zbyt piękne, dobra. Zajmijmy się tym, czym mają się zająć, czyli tym drzewem. Bo tutaj ciągle mam te... Czekajcie, co to w ogóle jest? O, to jest drzewo? Czekajcie, bo aż tutaj kurczę nic nie widzę. Co tu się w ogóle stanęło? Muszę to przeanalizować. To, aha, dobrze, to jest takie... Nie mam pojęcia szczerze, co to jest. Takie, nie wiem, drzewo jak nie drzewo. Dobra, i chyba... I teraz pytanie, czy to jest wszystko? Kurczę, nie, to drzewo ciągle do góry leci, jak widzę. I teraz powinien to... O! Udało mi się. I teraz czekamy na pierwszą sadzonkę mojego drzewka. Ile mam tutaj małych pand? Jedną sztukę, jak widzę. Tylko jedną małą pandę mam? Jakim cudem? Gdzie są... Gdzie jest jeszcze ta dużych pand? Halo? 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 Okej, tu jest panda. Dobrze. Dobrze, więc czekamy tutaj szybko na sadzonkę. Gdzie są te sadzonki? Ludzie! O, pochodnia zleciała. Ale jednak niestety nie o to mi chodziło. Nie mam tego, co chciałem, prawdziwie mówiąc. Ja tu, kurczę, nie mam ziemi, to więc sobie zrobię tak trochę brzydko. Ajajajajaj! Gdzie są moje sadzonki drzewa dżunglowego? Hallo! O, coś podniosłem. Kurde, ziarna kakaowca, czyli... Ajajajajaj, nie potrzebuję tego, no naprawdę, no. Szkoda. Aż boję się tutaj wrócić za chwilkę, co tu będzie się w ogóle działo. Kiedy to wszystko urośnie? 35 sztuk! Dobra. A co nie mówiłem, no gdzie są moje nasionka? Dobrze. To ja nie będę tutaj czekał ciągle tak na to. To ja tutaj będę oczekiwał na to. Ja wiem, ja będę czekał, wy już nie będziecie czekać. Więc oczywiście dziękuję ślicznie za uwagę. Z mojej strony to będzie oczywiście wszystko. Pamiętajcie, łapkujcie. Piękny prostokącik. No i oczywiście... Strzała.